Jesteś bardzo ważną postacią reprezentacji Polski, zakładając teoretycznie, że trener Franciszek Smuda zapytałby Ciebie o radę, kogo wystawić w bramce przeciwko Czechom, to co byś mu doradził? To na pewno bym coś mu powiedział, ale to na pewno jak już to była rozmowa między nami i to naprawdę, tak naprawdę trener będzie o tym decydował. Czy to jest tak, że mamy dwóch bardzo dobrych bramkarzy i właściwie wybór każdego z nich będzie właściwy? Myślę, że trzech mamy bardzo dobrych bramkarzy i na pewno każdy prezentuje światowych, jak nie jeszcze więcej poziom i myślę, że bez obaw powinniśmy do tego podchodzić. Dwa remisy na Euro. Z Czechami trzeba wygrać. Jak musicie zagrać, żeby wygrać? No tak naprawdę nic nam nie pozostaje jak zwycięstwo. Wiemy, że Czechom może wystarczyć remis, ale to my musimy wygrać i z jednej strony może to bardziej niż grając na remis, może nam to odpowiadać, tym bardziej, że można powiedzieć, że się rozkręcamy z każdym meczem. Gramy teraz we Wrocławiu i mam nadzieję, że to trzech razy sztuka i w końcu się uda wygrać. Tam w bramce Czechów Petr Czech, wiem, że ci nie straszny, ale co o nim sądzisz? No, prezentuje na pewno bardzo dobry poziom, ale choć na tych mistrzostwach pokazał, że jednak popełnia błędy i mam nadzieję, że te błędy też popełni mecz z Polską, a my je wykorzystamy. Jeszcze a propos Wrocławia, jedno jest pewne, tam na pewno nie ma zamykanego dachu. Czy to, że graliście na Narodowym teraz przeciwko Rosjanom z odkrytym dachem, to lepiej Wam się grało dzięki temu w porównaniu z Grecją? No na pewno tak, no, to jest, różnica była zdecydowanie ogromna, tym bardziej, że jednak pod tym dachem było tak duszno, że nawet kibice mieli problem, żeby wytrzymać, a co dopiero jeszcze na boisku i bieganie, więc na pewno była to może spora ulga i mam nadzieję, że w tym trzecim meczu pokażemy się jeszcze z lepszej strony, niż jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, niż w tym meczu z Rosją.